Państwa, obiecałem widzowi, że zwrócę szczególną uwagę na pojazd, który mu wczoraj wysłałem, mu zdjęcia. 20 rok, Państwo sobie wyobrażą, 120 kilka, czy 100 kilkanaście, nie pamiętam już przebiegu. Czy to jest pornorama? To nie jest pornorama, ale wygląda dobrze. Już go oglądam, mata jest gratis do niego. Piękna sztuka. Dzwonimy, zmierzymy, pooglądamy, zasiądziemy. Ty, nie działa. Działa. Wszystko działa wzorowo, chwileczkę. Dasz pan wiarę, że w Passacie 190-konny. Piękna sztuka, klapa, guzik niewyciachany, wilkomensz, serdecznie chciałem się przywitać. Start, stop. Już zamykam, nie drzyj się, hopie. Martwe pola w lustrach, fotele z pamięciami, z masażem. Gdzie ten bit tanken, to jest niemożliwe. Tempomat z radarem. Założę moje gogle plus, znakomite, żeby mieć lepszą widzialność. Mamy sprawdzoną furę w ASO. Mamy sprawdzone w Carvel Ticaru. Ja? Jak się zmartwił, czy sobie poradzę z tyloma różnymi guzikami. A ja mówię, ali chłopie, już kiedyś widziałem takie auto. Jest parę funkcji, powiem Państwu. Interesujących. R-ka jak to R-ka, jest czarna w podsuficie, czarna w wyskórzeniu. Nie ma grzanej kiery, ale to nie jest jakaś ujma na honorze ogromna dla tak zacnego pojazdu. Radar, martwe pole, asystent pasa, wszystkie możliwe guziki świata. Ciekawe, czy zamyka też. Na przykład Audi nie zamyka. VW też nie zamyka, ale BMW zamyka. Dobra, wysyłam panu widzowi to, co mamy do nagrania. Jestem przy furce. Odpaliłem dziadygę. Jest przepięknej urody, jak państwo panowie widzą. Sama parkująca. Tarcza wzorowa. Daszek czarny, nie ma panoramy. Czysto, ładnie i pachnąco. Fotel kierowcy. Też w prądzie i z pamięciami. Klapa oczywiście z guzika. Myślę, to jest kluczyka, otworzyłem. Dwa klucze. Zaraz zmierzę lakier i idę pojeździć. Trzeba bez ramki, wiadomo. Grzane i chowane lusterka. Pozwolę sobie w tym pięknym kolorze tego arteśka zmierzyć. Alik mówi przez telefon, że bez wypadek wszystkie kwity mówiły, że bez wypadek. Na razie się zgadza. 80 w każdym narożniczku, drobiażdżek. Na karwertykalu dodatkowo, że było mnóstwo zdjęć, to każda kropka była taka od kamyka zaznaczona przez rzeczoznawcę tymi takimi, Państwo wiedzą, specjalnymi oznaczeniami, żeby widzieć. A ty kichuj, przepraszam, komarze, jest marzec, początek, gdzie ty mi tutaj z tym komarzym pyskiem? Całe w oryginałku, także nie ma się co szarpać i denerwować. Wszystko ogarnięte wzorowo.
radar, martwe pole, asystent pasa, siedzonka grzeją. Wszystko się tutaj zgadza. Dowód odkurzania, jak wspominałem. Wejdę do tyłu. Opsa! A tu miejsca sporo jest. Sporo. Ramki bez szybek robią piękną robotę, tym bardziej przy tym miglancu, przy tym kolorze. Ha, fajna sztuka, proszę Państwa. Żeby nie było za wesoło, to cztery kamery. Kamera tył, kamera przód, kamera bok. Kamera w lusterkach, obok lusterek, za lusterkami, przed lusterkami. Są ciekawe historie w tych samochodach nowych. I bek, i do widzenia. I taka to historia. Wirtualny zegar. Fajnie. Gratulacje, okolice Warszawy. Kawał sprzętu w 20 roku. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.